Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Bywają takie systemy polityczno-społeczne, w których człowiek jest redukowany jedynie do obozowego numeru. To bardzo bolesne i tragiczne, jak postępuje dehumanizacja społeczeństwa. Dewaluacja godności ludzkiej dokonuje się jednak nie od jakiegoś ogólnoludzkiego poruszenia, ale niejednokrotnie od decyzji pojedynczego człowieka. Idee bywają zaraźliwe, a w tym także te nieludzkie. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus wlewa w nasze serca nadzieję. Jesteśmy ważni dla Boga, nawet wtedy, gdy nie jesteśmy ważni dla nikogo innego. Bóg pochyla się z taką samą troską nad prezesem międzynarodowej korporacji, jak nad bezdomnym, przeganianym wielokrotnie w ciągu jednej nocy z ławeczki w parku lub z dworca. Bóg zna każdego człowieka po imieniu. Każdy z nas jest zapisany w niebie, w pamiętniku Boga. Kiedy wreszcie dotrzemy do celu naszej ziemskiej pielgrzymki, siądziemy wygodnie na kanapie obok Boga Ojca, a On wyciągnie album ze zdjęciami z naszego życia i zacznie wspominać wszystkie wydarzenia, nawet te już dawno wrzucone w niepamięć. I zdziwimy się, że On, Bóg, o nich ciągle pamięta. Bóg jest jak matka, która kocha i nigdy nie zapomina, ale pielęgnuje wspomnienia i ciągle swoimi myślami i duchową obecnością jest ze swoimi dziećmi. Bóg zna nas nawet lepiej niż my sami siebie znamy. On kocha nas i troszczy się o każdą sprawę, nawet tę najbardziej błahą. Pamiętajmy o Bogu, bo On o nas nigdy nie zapomina.